Kiedy kończy się karnawał, który trwał od 6 stycznia, czyli od Święta Trzech Króli, wszyscy z niecierpliwością oczekują tłustego czwartku. Dzień ten przypomina, że już za kilka dni rozpocznie się okres Wielkiego Postu, bez hucznych zabaw. Czas ten ma przygotować do Wielkanocy, a trwać będzie aż 40 dni. Tłusty czwartek jest jednak dniem jeszcze karnawałowym i tanecznym. To ostatni moment, by balowo zakończyć karnawał. W tym dniu przygotowuje się bardzo kaloryczne i bogate dania. Trudno się dziwić, ma to przecież być pożegnanie czasu radości, a przygotowanie do postu, który dawniej był bardzo przestrzegany. Tłusty czwartek nazywano kiedyś mięsopustnym czwartkiem. Była także smalcowa niedziela, czyli ostatnia niedziela karnawału. Po niej przychodził błękitny poniedziałek i ostatni wtorek. Kolejnym dniem była już środa popielcowa, która oficjalnie rozpoczynała okres Wielkiego Postu. Wracając do tłustego czwartku, do dziś jest to dzień, w czasie którego królują pączki, oponki i faworki, nazywane także chrustem. Tradycja tłustego czwartku jest stara. W Polsce pogańskiej też była ona pielęgnowana, lecz związana była z pożegnaniem zimy. Przygotowywano wtedy pączki z ciasta chlebowego i nadziewano je słoniną. Dopiero w XVI wieku zaczęto obsypywać pączki cukrem. Kiedyś wierzono, że w tłusty czwartek trzeba bawić się, tańczyć i ucztować, gdyż to sprowadzi pomyślność do domu. Do wieku XIX pączki smażono tylko w bogatych domach i na dworach szlacheckich. Ich przygotowywanie było bardzo drogie, gdyż wymagało sporej ilości oleju. Dziś tłusty czwartek to głównie uczta dla podniebienia. Pączki z marmoladą, czekoladą, różane, z cukrem pudrem, lukrem, ozdabiane na różne sposoby, skuszą każdego. W tym dniu każdy powinien zjeść przynajmniej jednego pączka. Dlaczego? Zgodnie z przesądem, kto nie zje w tym dniu niczego tłustego, nie będzie miał powodzenia w życiu. Nie powinniśmy chyba ryzykować. Staropolskie przysłowie mówi: powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek. A Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. Według tradycji pączki i faworki powinno się przygotowywać samemu. Jeśli ktoś nie potrafi lub nie ma czasu, to w tłusty czwartek kupi pączki w każdej cukierni i każdym sklepie spożywczym. Jest ich mnóstwo, różne smaki. W tym dniu jeden pączek zjadamy dla tradycji. Pączki są bardzo kaloryczne, więc jeśli ktoś zje ich za dużo, to powinien pamiętać, że pozbycie się tych kalorii nie jest takie łatwe. Po zjedzeniu jednego pączka spalimy kalorie po 20-minutowym biegu albo po 30-minutowej jeździe na łyżwach, po godzinnym tańcu lub 40-minutowym energicznym spacerze. No trudno, tłusty czwartek ma swoje prawa, więc nie patrząc dziś na konsekwencje, sięgnijmy po pączka. Smacznego!